Za nami długi dzień inspirujących debat podczas trzeciej edycji Kongresu ESG Polska Moc Biznesu, a w studio na Stadionie Narodowym odwiedził nas ekspert w zakresie energetyki, pan Włodzimierz Ehrenhalt, główny ekspert ZPP do spraw energetyki i wiceprezes Stowarzyszenia Energetyki Odnawialnej. Tak, proszę powiedzieć, czy jest jakiś odwrót od zielonej energetyki? Nie, nie ma odwrotu. To się musi stać i to się musi dziać. A najważniejszą sprawą to jest zielona energia dla dostawy zielonej energii dla polskiego przemysłu. Jak wiemy, polski przemysł, my żyjemy w dużej mierze z eksportu. Jeśli weźmiemy taki przemysł meblowy, to 80% produkcji polskiej idzie na eksport. W tym większość jest sprzedawana do krajów Unii Europejskiej, które wymagają, aby te wyroby były wykonywane z zielonej energii, aby używać zielonej energii do produkcji tych wyrobów. To samo dotyczy części samochodowych, samochodów, więc dzisiaj, jeżeli chcemy, żeby nasz przemysł był konkurencyjny, żeby w ogóle istniał i eksportował, to musimy mieć do tego zieloną energię, odwrotu nie ma. Wiem, że istnieje duży opór pośród pracowników spółek energetycznych i obawa przed transformacją energetyczną związana z obawą o utratę miejsca zatrudnienia. Czy istnieją już plany, czy jakieś zalecenia dotyczące tego, jak można łatwo przebranżowić się i w ogóle na jakie zawody przebranżawiać się, żeby odnaleźć się w tym świecie po transformacji? Ja się zupełnie tego nie obawiam, dlatego gdyż coraz młodsi ludzie pracują w spółkach energetycznych, a młodzi ludzie są nastawieni na wielorakość, na zmianę zawodów. Dość łatwo się uczą, są Europejczykami. W związku z tym nie widzę takiego problemu. Oczywiście, że spółki będą musiały się troszeczkę zmienić charakter swojego funkcjonowania. Kiedyś energia i przesył energii to była jednokierunkowy przesył. Po prostu elektrownia, włączało się, dyspozycja mocy i koniec. A dzisiaj jest dwukierunkowy. Mamy program Mój Prąd, mamy energetykę rozproszoną. Prąd płynie we wszystkich kierunkach. Co więcej, energetyka staje się coraz bardziej rynkowa. Nie jest jeszcze całkiem rynkowa, ale staje się rynkowa. Zwłaszcza ta oddolna, ta tworzona na poziomie lokalnym. W związku z tym trzeba nią handlować. Są piki energetyczne, a młodzi ludzie się szybko tego uczą, lubią to, zupełnie się tego nie obawią. A czy istnieje jakiś zestaw kompetencji, które warto wykształcić, żeby właśnie znaleźć zatrudnienie w nowej zielonej energetyce? Oprócz kompetencji czysto inżynierskich, nazwijmy je inżynierskie, a to są kompetencje związane z produkcją energii, z przesyłem, czyli po prostu energetycy, inżynierowie, jest cały informatyce energetycznej. Traderzy energetyczni, czyli ludzie, którzy będą handlować, sposób przewidywania, kiedy nastąpią piki i będzie można drogo sprzedać energię, a kiedy trzeba będzie jej zaoszczędzić, magazynowanie energii. To są wszystko rzeczy już takie z tej nowej gospodarki, innej gospodarki niż kiedyś. To się rozwija. Mamy rynek energii w całej Europie. Za chwilę będziemy połączeni z Europą i będzie się handlować energią nie tylko w Polsce. Będzie można świetnie zarobić, sprzedając przez chwilę energię do Szwajcarii czy do Szwecji. Energetyka morska, gdzie budujemy na Bałtyku potęgę wiatraczną, można tak to nazwać. I będziemy budować nie tylko my. Będziemy współpracować ze Szwedami, z Duńczykami, z Litwinami. To wszystko się dzieje na naszych oczach i to jest jakby szansa rozwoju dla całej Europy, nie tylko dla nas. A czy spodziewa się pan pozytywnych zmian w tym zakresie w związku ze zmianą usterów władzy w Polsce? Ktokolwiek byłby u sterów władzy, musi się temu podporządkować. Tutaj myślę, że dużo jest polityki w energetyce, ale sądzę, że część zostanie. Natomiast urynkawianie, to oddolne, będzie powodować, że ta polityka już nie będzie tak bardzo istotna i ktokolwiek będzie rządził, będzie się musiał temu podporządkować, bo inaczej by wyłożył całą gospodarkę, a czym to grozi politycznie, to wszyscy wiemy. Zupełnie się tego nie obawiam. No to dobrze, perspektywy są dobre i malują się w zielonych barwach. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję.